czekiem na 400 tysięcy złotych wróciła do Suwałk drużyna Ślepsk Malow Suwałki. Wsparcie finansowe nasi siatkarze otrzymali od zarządu województwa podlaskiego. Wiemy, że Ślepsk nie od dawna, niedługo jest w Pluslidze. Można powiedzieć, że przecież w tamtym roku debiutował, także, a już jest to siódme miejsce, także jest duży potencjał sportowy, ale cieszę się, że jest bardzo dobra atmosfera w drużynie i dobrze się nam współpracuje jako zarządowi województwa podlaskiego, przede wszystkim z władzami klubu, bo to jest też najważniejsze. No, żałujemy tylko, że nie możemy brać udział w tych wspaniałych wydarzeniach sportowych, które są na hali w Suwałkach i przeżywać z Państwem tych wspaniałych sukcesów, ale myślę, że jeszcze to przed nami i jak minie pandemia, będziemy mogli się spotykać i faktycznie świętować razem z Wami. Czek Wojciechowi Winnikowi, prezesowi suwalskich siatkarzy, wręczył radny sejmiku województwa podlaskiego Paweł Wnukowski oraz Marek Malinowski, członek zarządu województwa. Chciałbym na początku na pewno podziękować bardzo dla zarządu województwa, dla pana marszałka, dla pana wicemarszałka, dla wszystkich, którzy dobrym słowem, wsparciem finansowym wspierali nas w tym trudnym sezonie. Wiemy, sport w tym momencie na pewno przeżywa dużo problemów, nie tylko tych organizacyjno-finansowych, ale także wiemy, jak cierpią kluby takie jak my i Jagiellonia z powodu braku kibiców. Tak naprawdę to dla nich jest stworzony ten klimat. To my, reprezentując województwo podlaskie, chcemy je pokazywać z jak najlepszej strony, poprzez sport w Polsce, w świecie, w Europie. Także dziękuję wszystkim za okazane wsparcie. To wsparcie przyczyniło się do tego, że dzisiaj my jesteśmy już po sezonie i mogę powiedzieć z dumą, że i z pełną radością, że osiągnęliśmy historycznie dobry wynik. Jest to siódme miejsce. Miejmy nadzieję, że ta siódemka będzie szczęśliwa i to będzie dobra cyfra do tego, żeby w niedalekiej przyszłości pofrunąć jeszcze wyżej, jeszcze wyższe miejsca zająć. Tak jak powiedziano tutaj, no ja dziękuję i mam nadzieję, że to wsparcie mimo tych trudnych czasów dalej będzie kontynuowane, że zaufanie, którym obdarzył nas zarząd województwa i nasza praca w dobrym kierunku zmierza, to powoduje to, że możemy się cieszyć ze wspólnego sukcesu, możemy oglądać nas w telewizji. Siatkówka, mam nadzieję, że będzie się dalej pięknie rozwijać. Przed nami Igrzyska Olimpijskie, na których wierzymy bardzo, że nasi siatkarze osiągną sukces, a my w niedalekiej przyszłości wspólnie już z kibicami od przyszłego sezonu będziemy mogli ich podziwiać w naszej hali Arena Suwałki, do czego wszystkich zapraszam, a z tego miejsca raz jeszcze dziękuję. Wręczony w czwartek czek to zaledwie połowa zaplanowanego na ten rok wsparcia sportowców. Jak podkreślił marszałek Artur Kosicki, w czerwcu odbędzie się kolejny nabór wniosków. Suwalscy siatkarze z uwagi na znakomite wyniki osiągnięte w najwyższej polskiej lidze są pewnymi kandydatami do kolejnej 400-tysięcznej dotacji.